Bardzo często ktoś, kto przyjeżdża do Opola, zachwyca się, w jakim pięknym mieście żyjemy. My być może czasem tego nie doceniamy, bo to nasza codzienność. A co zrobić, żeby miasto było naprawdę piękne? Naszym dzisiejszym gościem jest plastyk miejski Zbigniew Pelon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sztuka użytkowa i sztuka sama w sobie. Często najfajniej jest właśnie połączyć tą sztukę i nadać jej jakieś cechy użytkowe. U nas jest już parę takich miejsc w naszym mieście. Czy są jakieś plany, żeby jeszcze więcej wprowadzić? I jakie są Pana ulubione miejsca w Opolu, które warto odwiedzić? Jeżeli chodzi o sztukę, to z samego założenia właściwie pierwsze słowo, które mi się cisnęło, to jest to, że sztuka jest właściwie nieużytkowa. Jest to coś pięknego, są to obrazy, rzeźby, które upamiętniały wydarzenia bądź jakieś rzeczy historyczne. A od pewnego okresu, już dość długiego zresztą, łączymy te funkcje w wielu wypadkach. W przestrzeni miasta wydaje mi się, że fajnie zadziałały takie rzeczy, takie elementy jak mobilne łąki, które były też częściowo krytykowane, że w zabetonowanym Opolu pojawiły się takie punkty, ale w tych właśnie miejscach ludzie bardzo fajnie znajdują sobie miejsce, przesiadują, spędzają czas, jak również owady, które też znajdują tam swoje miejsce. Fantastycznym miejscem jest Wzgórze Uniwersyteckie, gdzie można posiedzieć sobie z Agnieszką Osiecką, czy z przedstawicielami Kabaretu Starszych Panów. I to już jest właśnie element użytkowy. Elementem użytkowym jest też to niezwykłe serce, które się u nas pojawiło. Jest pojemnikiem na zakrętki, można sobie zrobić zdjęcie i upiększa nasze miasto. W tej chwili w ramach upiększania naszego miasta pojawia się przepiękna, ogromna inwestycja, dworzec przesiadkowy i tam pojawił się neon, Pana autorstwa. Neon trochę retro. Skąd taki pomysł? Czy neony przeżywają jakąś reaktywację w tej chwili i znowu są w łaskach? Neony są w tej chwili bardzo modne. Starałem się przenieść, jak zobaczyliśmy z panem prezydentem, budynek i elewację centrum przesiadkowego. Udało się zaprojektować, przenieść w zasadzie, czy rekultywować, czy zrobić reminiscencję neonu, który kiedyś znajdował się na hotelu Opole. To było w latach 70., w 90. zniknął. Nawiasem mówiąc, później hotel Opole również pod tą nazwą zniknął. I wydaje mi się, znaczy była dość trudna decyzja, w jaki sposób, jakie wielkości, proporcje, żeby też ten neon nie przygniatał. Dlatego też przyjęliśmy taką technologię, że część napisu jest, powiedzmy, zrobiona z LED-onów, które właśnie nawiązują do starych neonów, a pobierają dużo mniej prądu. Tym bardziej, że mamy taką możliwość, żeby zmieniać te barwy w zależności, osobno napis witamy, osobno w stolicy polskiej piosenki. I kto ma pilota? Nie wiem. Myślę, że zarządca budynku. A decyzje pewnie zapadają gdzie indziej. Tak. Czy ma Pan jakiś ulubiony kraj, który też jest dla Pana inspiracją? No bo to do Pana jakby zakresu obowiązków należy też inicjowanie pewnych rzeczy tutaj w mieście. Który jest takim wyznacznikiem dobrego smaku, sztuki, kultury, bo wiadomo, że ta przestrzeń najchętniej jest zagospodarowywana w krajach ciepłych, czyli Hiszpania, Włochy. To są takie miejsca, gdzie jest naprawdę dużo tej sztuki i też użytkowej, widocznej na ulicach, ale nie tylko, bo tutaj Skandynawia też całkiem dobrze sobie z tym radzi. Czy ma Pan takie ulubione miejsce i jakieś pomysły, żeby coś Pana zainspirowało, co chciałby Pan wprowadzić u nas w Opolu? Jest, w zasadzie nie mam jednego ulubionego miejsca. Nie powiem, że jestem takim globetrotterem, który jeździ po całym świecie, ale moim ulubionym miastem jest Kopenhaga. Z podejściem do właśnie mieszkańców, ze sposobem komunikowania się z ludźmi, z otwartością, z właściwie sposobem myślenia właśnie urzędników, pokazujących, jak może wyglądać demokracja, jak może wyglądać przestrzeń, jak może wyglądać właśnie komunikacja w przestrzeni. I jak może wyglądać? Może być przyjazna. I tego też to pierwszą rzecz, którą bardzo lubię i staram się wprowadzać, to co jest na zachodzie, to jest to, że uśmiecham się do ludzi na ulicy.
A z takich działań, które chciałbym, żeby miały miejsce, chciałbym, żeby w mieście pojawiało się coraz więcej obiektów takich może nieoczywistych. One mogą być użytkowe lub nieużytkowe, ale niekoniecznie muszą być to elementy, które bezpośrednio mają pokazywać daną postać, dane zdarzenie, dane miejsce. A taką dodatkową rzeczą bardzo się cieszę, że ruszyła też rewitalizacja w tej chwili placu przed dworcem, który może być przepięknym miejscem, w którym będzie dużo zieleni i myślę, że to jest najważniejsze. Jednym z bardzo modnych też i całkiem uroczych elementów upiększania miasta są murale. Są murale, które na przykład moim ulubionym muralem jest niestety nie jeden z naszych opolskich, ale mural Kory, gdzie on jest umiejscowiony przy drzewie, które zależnie od tego, jaka jest pora roku, zmienia jakby wygląd samej Kory, która jest namalowana na ścianie budynku. Takich ścian jest u nas mnóstwo, które są brzydkie często i te zakątki są mało przyjazne. Mural zmienia to. Czy są w planie też jakieś murale? Jaki jest Pana stosunek do murali u nas w mieście? Cieszę się, że tak jak Pani mówiła o muralu Kory w Warszawie, autorem jest właściwie dwóch murali w Opolu, jest też Bruno Althammer i z tego się bardzo cieszę. Dobrze, że komisja, która wybrała akurat może same murale i świetnie, że one wzbogaciły krajobraz naszego miasta. Jest to bardzo fajna forma, znaczy ja też uwielbiam raz może mural Kory, ale jest też przepiękny w Białymstoku mural dziewczynki w stroju ludowym, która podlewa drzewo. I takie dialogi, rozmowy właściwie, że nie są to takie rzeczy wymyślone, tylko poddane miejsce i nie mają kontekstów z pejzażem. Znaczy zdecydowanie lepiej wyglądają rzeczy, które właśnie mają ten kontekst i są zaprojektowane właśnie pod ten konkretne miejsce. No i ostatnie pytanie, bo my jesteśmy takim miastem kojarzącym się od zawsze z festiwalem. No dużo jest tych akcentów festiwalowych. Sama Aleja Gwiazd jest też swego rodzaju artyzmem i można powiedzieć, że no też jest użytkowa, bo ona jest wkomponowana po prostu w nasz deptak. Czy uważa Pan, że powinniśmy cały czas konsekwentnie trzymać się tego festiwalu i gdzieś to cały czas pokazywać, czy nie musimy aż tak bardzo, że jest tyle innych form sztuki i pięknych rzeczy, że można też odejść od tych akcentów muzycznych, bo bardzo dużo murali jest naszych opolskich jest związanych właśnie z artystami, którzy występowali tutaj w Opolu. Moim zdaniem powinniśmy się trzymać murali muzycznych, tym bardziej, że jest to pewnego rodzaju marka, obojętnie jak oceniamy festiwal i sytuację, która jest związana właśnie z festiwalem. Uważam, że to jest jedna z naszych wizytówek, której powinniśmy się trzymać, bo byłoby rzeczą niemądrą, gdybyśmy odeszli od tych form. I to, czy będą murale, czy będą inne formy, które mogłyby się znaleźć w przestrzeni miasta. Ale muzyczne murale to jest świetny pomysł. Jeśli macie Państwo jakieś pomysły na to, co powinno być upiększone w naszym mieście, czy są na przykład jakieś ściany, zakątki, które plastyk miejski powinien wkroczyć, to prosimy, wyślijcie do nas informacje. Plastyk miejski pracuje tutaj w ratuszu, w Opolu i na pewno chętnie zapozna się z Państwa sugestiami. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.